Siema youtuberzy, uczniowie, maturzyści, studenci, inżynierowie, matematycy. Ten odcinek to jest kontynuacja historii Królestwa Franków, czyli pierwszej takiej poważnej siły w średniowiecznej Europie. Jeżeli nie widziałeś odcinka poświęconego rządom Merowingów, no to zapraszam cię do poprzedniego odcinka. Jeżeli nie widziałeś odcinków poświęconych starożytności i prehistorii, no to odsyłam cię do poprzednich odcinków. Jedną z tych rzeczy, którą ja staram się tutaj pokazać, to jest to, że historia to jest taki trochę proces. Nieprzypadkowo robię te filmy mniej więcej po kolei, właśnie dlatego, że jedno z drugiego wynika. Analogie, które ja staram się tworzyć i w ogóle takie flow, przez które sobie... Dobra, nie chcesz, nie oglądaj wcześniejszych odcinków, obojętne. To po prostu fajnie, że tu jesteś. Pierwszym królem z dynastii Karolingów, który jednocześnie był wcześniej majordomem, o czym powiedzieliśmy sobie właśnie we wcześniejszym odcinku, był Pepin Krótki. Bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o numerację i tym samym nazewnictwo Pepina. Pierwszy król z dynastii Karolingów, Pepin Krótki, pierwszy, jak się rodził, jak później sprawował urząd majordoma, był to Pepin III, ale w momencie, w którym przejął władzę i koronował się jako pierwszy z rodu, stał się Pepinem I. Mówię o tym m.in. dlatego, że wcześniej w historii mieliśmy Pepina I, który nie był królem Francji, tylko był dziadkiem Pepina III, który stał się królem Francji Pepinem I. O czym ty do mnie rozmawiasz? Pepin I jest synem Karola Młota, postaci, o której też warto wspomnieć. Młot może się bardzo łatwo kojarzyć z uderzaniem, z biciem, z pokonywaniem. No i właśnie to robił Karol Młot, a te problemy dla państwa wczesnofrankijskiego to byli przede wszystkim Arabowie i Sasi. No i Karol Młot rozwiązał te dwa problemy, m.in. w bitwie pod Poitiers w 732 roku. Ważna data do zapamiętania. Zatrzymanie tej ekspansji Arabów na Półwyspie Iberyjskim. Bardzo słusznym pytaniem byłoby, jakim sposobem Karolingowie zostali w ogóle królami. Ciekawa historia wiąże się z samą koronacją Pepina I. W momencie, w którym przejął on władzę w kraju, potrzebował tego takiego ostatecznego potwierdzenia, zapewnienia tronu dla swojego rodu właśnie za pomocą koronacji, którą najlepiej, żeby uczynił papież. Prawda? Więc w tym celu nawiązuje kontakt z papieżem. Relacje, które Pepin I nawiąże z papieżem, będą tym początkiem takich bardzo przyjaznych stosunków frankijsko-papieskich. Pepin będzie chronił papieża i doprowadzi do powstania państwa kościelnego, czyli da papieżowi bardzo dużą władzę i kontrolę nad realną ziemią, a w zamian tego papież potwierdzi, że władza Pepina jest nadana od Boga i w ogóle jest nietykalny, a jego dynastia zbawi świat. No i tak się właśnie dzieje. Pepin dogaduje się z papieżem i zostaje koronowany, a chwilę później powstaje państwo papieskie, które pomimo sprzeciwów tam różnych plemion w Italii, na przykład Longobardów, jest bardzo bezpieczne, dlatego że siły frankijskie chronią po prostu papieża i państwo kościelne może się spokojnie rozwijać. Taki deal gwarantuje papieżowi mocną pozycję w Europie i już na początku ustawia go bardzo wysoko w tej jakby relacji z dynastią, która rozpoczyna rządy w pierwszym takim w miarę ogarniętym państwie w Europie średniowiecznej, czyli w powstającym państwie frankijskim. To przypieczętowanie takiej ostatecznej pozycji rodu Karolingów to jest największa zasługa Pepina I, czy tam III, czy Krótkiego. Jego synem będzie Karol Wielki, który sprawując władzę ma do rozwiązania bardzo wiele problemów, do których podchodzi bardzo dojrzale i no właśnie dlatego jest taki duży, a nawet wielki. Przeprowadza reformę monetarną, wprowadzając denary jako ogólnie funkcjonującą w państwie walutę, co ułatwia handel wewnętrzny. Jednocześnie reformuje administrację, m.in. wprowadza podział na hrabstwa i marchie, po to, żeby nie było takiej sytuacji, że właśnie jest ten problem z odpowiedzialnością, że jak coś się dzieje, to nie wiadomo, kto odpowiada za ziemię, kto ma pomóc odeprzeć atak barbarzyńców, albo kto ma zapłacić podatki. Wszystko jasno szereguje, ucząc się chociażby na błędach panującej wcześniej dynastii Merowingów. Dodatkowo na fali tych dobrych stosunków z kościołem wprowadza szkoły przyklasztorne i rozpoczyna edukować swoich obywateli. Rozwija tak zwaną minuskułę karolińską, czyli pismo, no właśnie pismo, które będziemy kojarzyć z państwem Franków. Dodatkowo jak na każdego władcę z przydomkiem wielkim w historii przystało, podbija nowe ziemie. Jego państwo u szczytu potęgi będzie rozciągać się od Hiszpanii aż po Saksonię i Bawarię, czyli no zajmuje całkiem sporo terenów, no bo po prostu po tych reformach jego kraj w porównaniu do innych tam barbarzyńskich jakiś plemiono osadek no jest po prostu bardzo, bardzo silny. Ostatecznie w ramach zwieńczenia jego władzy papież zaprasza Karola Wielkiego do Rzymu, gdzie mianuje go
cesarzem. To jest takie przypieczętowanie, bardzo mocno PR-owy zabieg po prostu, żeby pokazać, że papiestwo zatwierdza władzę Franków, że jest z nią mocno powiązane, potwierdza tą przyjaźń, wzajemne jakieś tam wsparcie i jednocześnie potwierdza tą potęgę i państwa Franków i samej pozycji władcy tego kraju. Po śmierci Karola Wielkiego władzę przejmuje już mniej charyzmatyczny przywódca, jakim był Ludwik Pobożny. Ten przydomek Pobożny bardzo dużo nam tutaj zdradza, bo jest nadany taki tak trochę prześmiewczo, bo rzeczywiście Ludwik Pobożny bardzo mocno utożsamiał się z wiarą katolicką i no jakby za czasów jego panowania chrześcijaństwo rozkwitało na ziemiach frankijskich, ale chodzi przede wszystkim o to, że Ludwik Pobożny na bardzo wiele rzeczy kościołowi pozwalał. Za jego panowania władza kościelna staje się bardzo silna i jej wpływy są widoczne na poziomie hrabstw czy marchii wewnątrz księstwa frankijskiego. Można powiedzieć, że bardzo wiele obszarów zarezerwowanych do tej pory tylko dla władców świeckich oddaje on właśnie do tych wpływów papieża. Innym takim problemem, z jakim zmierzy się Ludwik Pobożny, to fakt, że jego całkiem spore imperium, którego nie traci, ma do podziału pomiędzy trzech synów. Żeby zabezpieczyć się przed wojnami domowymi, wprowadza zasadę senioratu, która będzie później jeszcze w historii nieraz wykorzystywana. Zasada senioratu mówi o tym, że najstarszy z synów dziedziczy tron albo ma prawo do tytułu władcy, czy tam króla, czy cesarza, no w zależności od tego, gdzie takie dziedziczenie ma miejsce. Trójka braci spotyka się w 843 roku i dzieli między siebie państwo. Każdy z trzech braci otrzyma jakąś część państwa pod swoją kontrolę, ale tylko najstarszy, w myśl właśnie zasady senioratu, jest mianowany cesarzem, następcą swojego ojca. Reszta będzie władcami na tych poszczególnych terenach. Tym samym w 843 roku tak naprawdę de facto rozpoczyna się średniowieczna historia Francji, Niemiec i Włoch, które już praktycznie do końca średniowiecza nie będą działać w jednej sprawie, tylko będą reprezentować swoje interesy i te linie dynastyczne, które się wytworzą, będą się nawzajem zwalczać, albo przynajmniej próbować się dogadać, a nie będą reprezentować jednolitego tego samego interesu. Takim dobrym przykładem prób zjednoczenia późniejszego Imperium Franków jest to, co zrobił Karol Gruby, który na chwilę zjednoczył kraj, ale później rozpadł się on znowu, tym razem na Imperium Wschodniofrankijskie, Zachodniofrankijskie i Południowofrankijskie. Czyli de facto znowu wróciliśmy do tego podziału na Francję, Niemcy i Włochy. W porównaniu do tych imperiów, o których mówiliśmy sobie wcześniej, Frankowie, państwo Franków, jeżeli chodzi o trwałość, przypomina w sumie, no, żadnego nie przypomina, bo nie było ani tak nietrwałe jak Imperium Aleksandra Wielkiego, ani tak trwałe jak Imperium Rzymskie chociażby, ale jest dla nas bardzo istotne, bo to jest ten początek tego, jak wyglądają relacje wewnątrz państwek średniowiecznych i wewnątrz tego średniowiecza, które będzie się toczyć przez następne stulecia w Europie i które będzie dotyczyć między innymi naszego kraju. Mam nadzieję, że Ci się podobało, albo że znalazłaś tutaj coś, czego nie wiedziałaś wcześniej. No i zapraszam Cię do reszty moich filmów, których no, robi się coraz więcej i no tak po prostu dużo ich jest.